Witam, tutaj Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Fortress Crafta, więc tak naprawdę dawno nie grałem Fortress Crafta, bo ja miałem duży zapas nagrany i właśnie teraz pamiętam wszystko, nie ma problemu. Więc robimy właśnie OET, Orbital Energy Transmitter, który będzie właśnie w tym miejscu. Mamy turbiny zrobione, przygotowane. Może zrobię jeszcze jedno piętro turbin, ale chcę zobaczyć najpierw, jak to będzie ładować. Jestem nadal tutaj w Radomiu, gdzie indziej. Nie jestem u siebie, więc cóż. Działa wszystko ok, nie ma problemu, jest na najniższych detalach, ale działa ok. No i tak, i zapomniałem, który to, że to jest lewy przycisk myszy, a nie prawy. Dobra, niech atakują mnie, a my sobie zrobimy właśnie multiblok, który powinien być właśnie w ten sposób zbudowany. I to jest, ile dokładnie to jest ten? W górę? Chyba 11 razy? Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak? Dziesięć? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, dziewięć na dziewięć jest. Czyli jest ok. Tylko jeszcze bym chciał zobaczyć, na szybko sobie przypomnieć. Ups. Jaki to był dokładnie. Jaka to była wysokość? Nie, jak to się. Orby i tak. Transmitter 9 na 9. 13 wysokości, dobra. Jest ok. Więc tak, robimy? Robimy. Te turbiny już działają. Z tego co widzę. Dobra, niech działają. 13 wysokości, więc. Raz. Dwa. Trzy. Bo jest jeden podstawa. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 wysokości. I teraz hops. Może zróbmy tak. Będzie prościej. Jak tylko zbuduję Orbital Energy Transmitter, to będą mnie atakować non-stop, jeżeli w czasie ładowania siądzie nam, zniszczą nam CPH. No to z automatu będzie się resetować progres ładowania CPH. OET. Więc tego chcemy bardzo uniknąć. Nie chcemy, żeby tutaj nam zniszczyli coś. Mam nadzieję, że dźwięk jest też dobrze. Bo jak już mówiłem, nie jestem u siebie. Ustawienia są całkowicie inne. Tak na oko trochę sprawdziłem, ale powinno być ok. Tak mi się wydaje. Więc nie ma tutaj problemu, prawie skończyliśmy, możemy zrobić jeszcze 3 piętra chyba turbin i chyba by było dobrze, gdybyśmy to zrobili, bo im szybciej naładujemy, tym mniej będziemy się musieli męczyć z atakami, z obroną. Ale jak już tylko zniszczymy ten pierwszy Overmind, no to będzie już luzacko, powiedzmy, że będzie luzacko, łatwiej będzie na pewno. Ale czy luzacko? Dobra. Ostatni blok muszę postawić ręcznie. No i co? Jest na pewno dobrze? Mam 3 w zapasie. To tam nie powinno być pro. Czekaj, ja widzę już. Raz. Dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzynaście. Jest dobrze. Wysokość jest ok. Ale z jakiegoś powodu nie chce nam to zadziałać. Czy gdzieś zrobiłem coś nie tak? W sensie, czy w środku nie zostawiłem jakiegoś jednego bloku pustego, bo tam raz kliknęło mi się dziwnie.
Ale to było słabe. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. No jest dobrze. Gdzieś musiałem, gdzieś tu chyba, zostawić jeden blok. Ojeju. To było gdzieś na początku. Ale słabo. Bo jestem pewny. O, proszę bardzo, jest. Raz, dwa, trzy. Teraz będzie dobrze. O, muszę uważać, żeby znowu tego nie zrobić. Bo tak właśnie trzy zostały mi. Na pewno bym nie skraftował więcej niż potrzeba. Ups. Więc no, trzeba na to uważać. I 13 mam, że to będzie ok. Boom. OED gotowy. Więc teraz na górze powinno... Jest! Więc teraz wszystkie turbiny powinny nam się odpalić, jak tylko będą miały paliwo. Jeszcze nie są podłączone, z tego co widzę. Zapomniałem. Więc to będę musiał podłączyć. Tu jest, muszę tylko na szybko zobaczyć. To jest paliwo, a to jest output. Dołu output, paliwo góra. To jest paliwo, to jest paliwo, to jest paliwo. Dobra. To tutaj to już będzie połączone. Z tej strony już jest też połączone prawie. Też zapomniałem o tym. No ale dobra. Nie ma problemu. Mamy też na kilka więcej turbin, widzę. Czyli tutaj jest to, tu jest to. Dobra. To jest output. Tu są dwa razy dwa. Tu jest OK, input, output, tu jest input, dobra. Więc tu będzie input, tu będzie output, tu będzie input. Bo belty dałem tutaj na górze. I to pokazuje, że no, jak ma być. I tu jest output. Output idzie po stronie zewnętrznej, czyli tutaj. Ale już możemy podłączyć to, żeby już działało. Progress bar nam się pojawi. Jeszcze nie ładuje. A tu mamy paliwo. Więc to wystarczy, że zamienię na conveyor turntable. Jak tylko będę miał. A niestety nie mam. I zobaczymy, co się będzie działo. Conveyor turntable. Czekaj, atakuje mnie? Wydawało mi się. Turntable. Tu jest w beltach. Turntable. Mam jeden tylko. Copper wire, teraz muszę tylko sobie przypomnieć, gdzie ja produkcję czego miałem. Copper wire'ów na przykład. Tu powinno być gdzieś. Tu są copper wire'y. Tak. Turntable. Czyli ty się możesz podłączyć. Ale te turbiny jakoś działają? Nie, to tylko bug graficzny, dobra. Nie ma problemu. To już jest podłączone. Input. Input. Output. Input. I autokraftujenie. Więc teraz na górze po lewej widzicie, że nam się ładuje i pokazuje mniej więcej, kiedy skończy ETA. I za chwilę będziemy widzieć, jak to ten, a ja przez ten czas jeszcze podłączę kilka rzeczy. I może będziemy musieli zrobić większą obronę, może tak, może nie. Mam nadzieję, że nie. Więcej turntables. Tu jest podłączone, tu jest output. Muszę uważać, żeby nie zdechnąć przy tym. Tu jest... Właśnie, jak to jest z drugiej strony? Tu nic nie ma. Czyli tu będzie musiało pójść... Może pójść tutaj. I też tak planowałem zrobić. Czyli tu będzie turntable. Nie widać za dużo. Shift, hops, biały. Dobra, teraz widać.
Tu jest output. No i oczywiście nie widzę. Za bardzo. Ale to jest po tej stronie. Oślepienie. Ups. Ups. Myszka? Odłączyła się, lol. Przestań. No. Ale w... Nie mogę tutaj podlecieć. Chcę tu podlecieć. Gram na najniższych ustawieniach, bo nie mam tutaj nawet 60 FPS-ów. Jest tu już tyle beltów i tak dalej, że to nie ogarnia. O, i znowu spadłem, bo nie mam energii. Gdzie jest mój Artur? O, nie będę zaczynał jeszcze Frozen Factory. Dopiero zacznę. Nie będę popełniał tego samego błędu, co popełniłem na pierwszej serii, co całkowicie ją zabiło. Tak naprawdę. To jest też powód, czemu została nagle ukończona. Dużo pamiętam od tego. Bo... Otóż... No miałem problem. Musiałem tam kryoplazmę ogarniać we Frozen Factory na dole i musiałem też ogarniać Overminda. I to było naprawdę niefajne. Bardzo niefajne. Co, jak to jest ustawione? Tak. Tu jest wyjście po tej stronie, tak. Więc tu musimy to sobie zniszczyć. I pokazuje nam, że będzie naładowane za 3 godziny i 45 minut. Jeżeli będę musiał przeczekać to, to przeczekam to. Na razie tylko skupię się na tym, że zrobimy to do końca. Podłączymy tutaj, co zostało do podłączenia. Nie, na co ja zrobiłem właśnie. I myślę, że w godzinę nam się by to udało zrobić. Czemu jest cały czas noc? Dajcie mi dzień. Hops. I hop. Uuu, beltów nie mam. Okej. O, jest. W miarę jasno. Byłem po belty na szybko, bo przecież nie będę szedł po belty i nagrywał tego. Szkoda czasu na robienie beltów ręcznie. Więc ty idziesz tu, nie zabij się, i ty idziesz tu. Tu jest output i tu jest output. Tu nie działa to, ponieważ tutaj nie ma tego. Tu i tak nie będzie tego, więc hops. I tu jest wyjście, które będzie oczywiście tu. Po stronie zewnętrznej. Nie muszę tutaj robić tego, ale chodzi mi o cegły. Ale co tam. No i znowu się belty skończyły. Ile mamy? 4 godziny. To jest tu jest podłączone. Tam to jeszcze muszę podłączyć. Ojeju, jeju, naprawdę chyba nie będę całego odcinka tego robić, więc może zrobię po prostu cięcie. Gdzie ja TIN miałem? Mogłem zobaczyć na szybko swoje odcinki i zobaczyć, gdzie był TIN. Ale mogę też zobaczyć to po tym, gdzie co... Tutaj to jest co? To jest paliwo. TIN leci, tu jest tą TIN plate, więc TIN będzie gdzieś tu. TIN. A TIN plate są potrzebne? Raz was sobie przypomnę, to tam nie ma problemu. Z tym. Copper wire'y!
conveyor belty. Dobra, tyle conveyor beltów wystarczy na spory czas. Jest jasność, jak miło. I przyjemnie, 3 godziny 8 ten. Dobra, super. Nie wiem, czy uda im się zniszczyć moje CPH. Wątpię. Jeszcze tam na wszelki wypadek dodam trochę obrony, ale nie powinno to być problemem. Dobra, to jest zrobione. Jeszcze to zrobimy. Nie jest to zbyt przyjemne do robienia w tej chwili, ale cóż. Cóż poradzić? Dobra, więc tu już powinno zacząć działać i ETA skończyło, już mamy 3% doładowane i ETA skoczy w dół, bardzo dobrze, idealnie, jak to podłączę i to podłączę, no to będziemy mieli, myślę, godzinę, taką mam nadzieję, godzina nie jest taka zła, 4 godziny i będzie po sprawie i będzie można Frozen Factory rozpocząć. Nie no, godzina nie jest zła. Naprawdę. Jest okej. Okay. Jak najbardziej. Tam były dwa. Jeden odstępu. Dobra, czyli tu. I do tego. Chyba. Tak. To jest wszystko ładnie zrobione, więc nie ma problemu. To było wejście. Add remove. Ale to tylko nie skonfigurowałem. Czyli tu musi być... Czekaj, tu będzie wyjście. Tu będzie wyjście. Jak jest tam zrobione? Chcę równo zrobić. To jest wyjście. Ostatnie jest wyjście, dobra. Czyli ostatnie jest ustawione na add remove. Tak naprawdę można zostawić. Tylko tu musi być ustawione na remove only. Tak na wszelki wypadek, właśnie żeby to się nie działo. Więc można to ustawić. I tu tak samo. Tu już jest ustawione. Dobra. Czyli ostatnie jest ten, czyli tutaj remove only. Remove only. Remove only. Remove only. Tak? Tak. Turntable. Turntable. Hops. Hops. Hops, 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 hop. O, skończyły się belty. Myślę, że nie będzie problemu. Teraz ETA znowu spadnie w dół. Dobra, jest dobrze. Jak tam w ogóle sytuacja na dole? Ja już dawno nie byłem. No parę tygodni, ja miałem tyle w zapaści nagranych odcinków, że wow. Jak był początek tej serii, to już byłem na tym etapie. Naprawdę. Ale pamiętam wszystko. Tak, pamiętam. Wszystkie hotkeje pamiętam, super. Hodora pamiętam, wszystko pięknie. Tu ja odłączyłem, też pamiętam to. Bo nie chciałem, żeby to... Czekaj, to jest... Tak, to jest hodor. A właśnie, badania jeszcze chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć jeszcze na szybko badania. Jakie my tu mamy badania? Nic nie mam. Za co były skany? NK5 batery, Herbicore. Nie. Sweet Power Pack, MK2. Chcemy to zrobić. Chyba nic więcej. To jest co CC. Jaki był skrót od tego? CCCCC. Nie pamiętam. Ale to jest właśnie do rozpoczęcia Frozen Factory. Nie ma tutaj za bardzo ten. Skupmy się na OET.
Okej, więc właśnie kończę tutaj podłączanie wszystkiego, więc teraz będę miał wszystko podłączone i będzie trzeba obronić to. Znaczy już teoretycznie trzeba to bronić, ale jeszcze nie za bardzo się skupiam na tym. Tam broni co broni, mamy 12%. Nice. Okej, podłączone, wszystko. Wszystkie te działają i widzę, że mamy braki paliwa. Możemy to ogarnąć. Braki paliwa są z tego, dlatego że tu mamy dużo paliwa, tutaj mamy plastik, palety. Tutaj mamy biomasę, tu mamy paliwo i tu mamy produkcję. Ups. Zmieniłem dobrze? Chyba tak. Tu mamy paliwo i to. Biomasę, czyli to wszystko jest wystarczająco, ale czego tu nie ma wystarczająco? Power jest. Produkcji. Nie działa to wystarczająco szybko. Mamy tyle turbin, że musimy to reaktor watt zwiększyć po prostu. 27 bloków to było, z tego co pamiętam. A chyba pamiętam dobrze. Możemy to zrobić. Możemy. Mamy tutaj reaktor watt component, więc potrzebujemy to zrobić i żeby to szybciej działało. Będzie oczywiście więcej prądu zżerać, ale no musimy, no. Nic na to nie poradzę. Teraz tylko gdzie to jest? Tu mamy reaktor watt component, to jest 27 total, czyli 25, 6, 7. I jeden na razie dodam, może będzie na styk, ale to też znaczy, że jeżeli dodam więcej turbin do OET, no to będę miał problem. Bo będę miał problem z paliwem. Nie będzie kraftować się wystarczająco szybko. Jeszcze najwyżej zobaczę. A tu laguje, jak stoję na górze. Wow. 25 FPS-ów mam. Dobra, jest kolejny podłączony. To powinno szybciej się tworzyć. Tak, robi szybko. Paliwo, power jest wystarczająco. Robi trochę tam, do tych rakiet. Rakiety w ogóle. Są puste, bo teraz by się przydał akurat rakiety, żeby nie były puste. Basic missile. Nie mamy basic missile, bo nie mamy. Bo power low? Ale czegoś tu jeszcze brakuje, mania. Nie, power low. A power low jest, bo. Bo tu się. Co? Bo to nie jest. Bo to nie działa. A czemu to nie działa? Paliwo jest. Moment, moment, moment. Tu widzę, dobra. Bo ja brałem energię bezpośrednio z tego. I ogólnie paliwa nie ma tutaj. Musimy to naprawić. Ale. Bloom to było, nie? Bloom. Nie działa? Paliwa nie ma. Paliwo leci tu. I. Czekaj, czy ja? Nie, czekaj, gdzie? O nie. Ja tu ręcznie wrzucałem paliwo. Już pamiętam. Dobra. Mam przy sobie. Możemy wrzucić. Ojeju. Czyli teraz będzie produkować rakiety. Ojeju. Zobaczmy do rezinu, jak tam wygląda rezin. I godzina, tak jak mówiłem. Będzie się przez godzinę ładować. Rezin. No, jest ładnie wyczyszczony rezin. Tutaj nie ma za bardzo problemu. Tego nie podłączam na razie. Bo aktualnie nie potrzebuję rezinu. Chyba. Też mam taką nadzieję. Rakiety to paliwo? Jak się paliwo skończy, to będzie bardzo, bardzo, bardzo smutno. Wszystkie turbiny działają, ale paliwa brak nadal. Dobra, więcej reaktorów watów musimy zrobić. Znaczy, jeszcze wyższe to, żeby było. Energią się nie będę przejmował za bardzo, więc reaktor watt component. Boom.
Dobra, zrobimy kolejne 27. Więcej proszę. Potem się będę pewnie martwił biomasą, ale na razie zobaczymy, będziemy walczyć właśnie z tym Overmindem, więc pewnie w następnym odcinku rozwalimy go. Hi. Super. To jest podłączone. Jak tam teraz to działa? O, teraz to ciśnie. Teraz to ładnie produkuje. Ale chyba jeszcze za mało. Gdzie są advanced bloki? A to jest teleport. Dobra, ty tam ciśniesz jakoś. Więc pierwszego overminder rozwalę, to już będzie dużo łatwiej, naprawdę. Bo teraz oni ze wszystkich stron atakują. A tak to na przykład będę wiedział, że już tu nie będą atakować, więc cała obrona stąd, której tu nie ma obrony, bo jest przy CPH cała obrona, pójdzie gdzie indziej. No ale to na przykład bym mógł zmienić. Martwi mnie energia. Turbiny dorzucić mógłbym. Te turbiny nie działają, czemu? One są podłączone do energii, do obrony. Bo nie ma paliwa, więcej paliwa. Więcej. Gdzie mam advanced power bloki? Czy jakoś tam. Mamy to. Nie szukam tego. Nie szukam tego. Ja bym teraz, żeby to znaleźć, to naprawdę jest wow. Ja naprawdę nie wiem, gdzie ja to mam. Wiem, że mam produkcję tego, ale... To nie. A może nie mam tego Nie, no mam. Ja zrobiłem wszystko chyba. Zautomatyzowałem wszystko chyba. Dobra, wiecie co? Żeby... Ojeju. To mnie bardzo martwi. Chyba będziemy musieli popracować nad obroną w następnym odcinku. Bo to jest chyba za słabe. Chociaż problemem jest tutaj energia, a nie sama obrona. I do tego właśnie zmierzam. Produkujesz? Power low. Zebrałem to. Blok. My potrzebujemy tutaj Advanced Machine Block. A ten Advanced Machine Block robi się z tego... Z czego? Jak zobaczę, z czego to się robi, to będę wiedział, gdzie to jest. O, było. Advanced Machine Block... No dobra, Assembler, ale ja nie wiem, gdzie to Assembler jest. O, poszukać muszę. Okej, znalazłem! Było tam, gdzie właśnie mówiłem, że będzie, więc możemy zrobić ten reaktor, ład komponenty, a potem będziemy musieli pewnie martwić się o biomasę, czyli wątpię tak naprawdę, że mi się naładuje to teraz. Wolałbym, żeby się... Widzę, że rakiety strzelają, to dobrze. Wolałbym, żeby się to naładowało, ale jak nie, to będę musiał wstrzymać to, odciąć paliwo tam i popracować właśnie nad tym, nad biomasą może, nad energią do wieżyczek to na pewno. Mamy kilka turbin jeszcze w zapasie, ale i tak potrzebuję do tego więcej paliwa. Tutaj nie ma za bardzo... skrótów. Dobra, zrobiłem kolejne dwa. Ups. I teraz będzie to produkować szybko. No teraz to bardzo szybko robi. Trochę idzie tam. Mogę... Nie wiem. Rakiety są potrzebne. To są te rakiety. To takie fajne, nie? Pomagają. I o to chodzi.
Rakiet też nie mamy za dużo. Coś tam zrobią. Przyjeżdżasz. Ale jeszcze ty, no. Teraz do 2 godzin zaszło, bo paliwa nie ma. Biomasa jest. Ile mamy biomasy? Gdzie mamy biomasę? Tu jest biomasa, no. Mamy biomasę, na razie dużo, nie ma problemu. Z tym. Wygląda okej. Wygląda dobrze. Ale paliwo tak już niedobrze. Tu się plastik produkuje w tym. I jest on potrzebny. Chyba jest wystarczająco. Chociaż nie, te turbiny nadal nie działają. Odetnę na razie rakiety. Może będę musiał zrobić drugi reaktor VAT. Nie wiem. Może. No ale zobaczymy. Ja teraz sobie tutaj pomyślę, jak to właśnie będzie miało wyglądać, bo nie mam tak naprawdę planu co do tego. To się ładuje, to się ładuje. Niech się ładuje. Wątpię, że dam radę to naładować, ale jeżeli dam na radę to naładować, no to oczywiście wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Największym problemem teraz jest paliwo. Drugim problemem z kolei jest za mało turbin do wieżyczek obronnych. Chociaż mamy full. Może turbin jest ok, ale paliwa nie ma. O! Dobra, to będzie tyle na ten odcinek. Mamy ładujący OET i w następnym odcinku na pewno chcę, żeby to zostało naładowane i pozbędziemy się Overminda. O tak, to jest dobry pomysł. A do tego czasu będę sobie tutaj latał, ulepszał, może coś tam pomyślę z tym paliwem, może już nie będzie źle, może. Dobra, tak więc na razie, trzymajcie się, na razie i pa pa! Cześć!